Dobra, gotowe, startujemy. Tak. Dobra. 3, 2, 1, akcja. Cześć, witam na kanale Żużlowy Degustator. Z tej strony oczywiście Rafał, a to kolejny odcinek zakręconej lufy z Rafim, czyli lufy, do której zapraszam tylko i wyłącznie drużynę pierścienia z kanału Zakręceni w lewo. Po rewelacyjnym występie Maksica w poprzednim odcinku przyszedł czas na kolejnego gościa. Jest nim nie kto inny jak Marcin Ochota, znany jako Dzika Karta. Cześć Marcinie. Cześć. Bardzo się cieszę, że to mnie wytypowałeś jako debiutanta, jako osoba medialna. Tak, jesteś debiutantem jako osoba medialna, faktycznie. Super. Zasady szybciutko ci przedstawię. Dostajesz 12 pytań dotyczących twoich zainteresowań. Niestety muszę to powiedzieć na każdym odcinku. 12 pytań dotyczących twoich zainteresowań. W tym momencie będzie to żużel, skoki narciarskie, piłka nożna. Chciałeś jeszcze jakieś pytanie o Formule 1, ale jestem totalnie zielony, więc stwierdziłem, że dobrze, pominiemy temat. Tutaj bym mógł zapłysnąć. No niestety, musi być po mojemu, jesteś u mnie, to jest moja impreza. Okej. Dobrze. Możesz się pomylić w niektórych pytaniach, będzie to zaznaczone w pytaniu. Jeżeli nie jesteś pewny swojej odpowiedzi, możesz użyć pomidora, który jest widziany jako poprawna odpowiedź. Wszystko okej? Mógłbym coś powiedzieć? Proszę. Że czuję, że to będzie strasznie zabawny odcinek. Niech tak będzie, niech tak będzie. Super zabawnego jeszcze nie było, więc nie ma problemu. Marcinie, gotowy? Nie było zabawnego gościa. To był bardzo dobry, to było bardzo dobre spostrzeżenie, Marcinie. Gotowy, możemy startować? Nie. No to czekamy. Okej, okay. Na co czekamy? Na aż powiesz, że możemy startować. No to start. No to startujemy jak zawodnicy spod taśmy. Pytanie pierwsze. Jerzy Szczakiel oprócz złotego medalu indywidualnych mistrzostw świata zdobył jeszcze jeden złoty medal na arenie międzynarodowej. W jakich zawodach? Mistrzostwa świata Pach. Bardzo dobrze. W 71 roku. Z Andrzejem Wyględą. Bardzo dobra odpowiedź. Pytanie Będę drugie. Miał punkcik bonusowy za to? Nie ma punktów za noty. To nie skoki, chociaż pytanie o skoki będą. Także poprawna odpowiedź, poprawna odpowiedź. Okej. Dobrze. Pytanie drugie. W którym roku klub opolski zmienił nazwę na kolejarz? Możesz się pomylić o rok. To było w 1957. Bardzo dobra odpowiedź. Czyli faktycznie chłopaki mieli rację, że dobry jesteś, trzeba będzie się naprawdę postarać. Okej, dwa pytania o żużlu. Teraz przechodzimy do skoków narciarskich i uwaga, jest killer. Ile punktów przewagi w turnieju czterech skoczni w sezonie 2000-2001 nad drugim zawodnikiem miał Adam Małysz? Możesz się pomylić o 5 punktów. No. 200. Przesadziłeś i to zdrowo. 104,4. Niestety niedobra odpowiedź. Dobrze. Kolejne pytanie. Kolejne. Nie można tylko dobrze odpowiadać. No właśnie, byłoby nudno. Sam powiedziałeś, że to będzie najzabawniejszy odcinek, więc trzeba też odpowiedzieć czasami źle. Okej. Kolejne pytanie. Który zawodnik w barwach kolejarza wygrał indywidualne Mistrzostwa Polski? Wojciech Sachuski. Bardzo dobra odpowiedź. Co ty mnie chciałeś takim pytaniem zaochać? Trzeba próbować. Okej, pytanie kolejne, to już pytanie piąte. Ile razy rozegrano memoriał Jerzego Szczakiela? Ani hasu. Dobra odpowiedź, to bardzo podchwytliwe pytanie. Memoriał Jerzego Szczakiela będzie rozgrywany od przyszłego roku, łącznie z finałami Złotego Kasku. Pytanie szóste. Kto został pierwszym indywidualnym mistrzem świata wyłonionym przez cykl Grand Prix? Rafał. Umawialiśmy się, że nie będzie tego pytania. Nic takiego nie powiedziałeś, mogę tutaj wszystkie screeny pokazać, nie było takiego pytania. Weź się, tato. No dobrze. Mach Klok. Nie. To nie jest moja odpowiedź. Więc się wstrzymaj. Tylko głośno myślę. Dobrze, śmiało, mamy na to czas. Grachy Haverlock. Nie wiem.
to jest kompletny strzał. Okej, okay, to był niestety zły strzał, bo pierwszym był Hans Nielsen. Dobrze. Pytanie siódme. I wracamy szybciutko do skoków narciarskich. Ile miejsc na podium w całej swojej karierze zdobył Kamil Stoch? Możesz się pomylić o dwa. Czekaj, 40 zwycięstw. Bo pamiętam, że wyprzedził ostatnio Małysza. To będzie jakieś 125. 78. Czyli to nie jest dobra odpowiedź. Widzisz, tak chciałeś te skoki i na dwa razy na skoki odpowiedziałeś niepoprawnie, niestety. Okej, okay, pytanie kolejne, ósme. Bo szyny były złe i tory były złe, dokładnie. Tory na rozbiegu były. Podwozia też było złe. No niestety, tak już czasami bywa. Pytanie ósme. Ilu zawodników wygrało turniej czterech skoczni z kompletem zwycięstw? Podaj nazwiska. Mógłbym cię poprosić o powtórzenie pytania? Jasne. Ilu zawodników wygrało turniej czterech skoczni z kompletem zwycięstw? Podaj nazwiska tych zawodników. Było ich trzech. No to Sven Hannawald. Tak. Kamil Stoch. Tak. Has. Jeszcze jeden, taki. Skoczny. Joju Kobayashi. Tak jest, dobra odpowiedź. Mamy pierwszą dobrą odpowiedź, no, jeśli chodzi o skoki. I co? Mi tu będzie cwaniaku. Jakbym ci nie podpowiedział, to byś nie wiedział, cwaniaku. Dobrze, nie? Pytanie dziewiąte. Tato? Dobrze, tato. Pytanie dziewiąte. Kto został królem strzelców na Mistrzostwach Świata w 1974 roku? Zbik, nie Błoniek. Zastanów się. Błoniek nie grał na tych mistrzostwach. Ja widzę, że ty podpowiadasz tutaj. No staram się jak mogę. Staram się, żebyś zdobył jak najwięcej punktów. A jak mi rzucasz strasznie głupią odpowiedzią, to muszę ci pomóc. Nie wiem. Nie oglądam. Nie oglądałem w tych czasach piłki, więc powiem Kasiu Dejna. Poczekaj. Ten zawodnik był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przekoszlatu. Tak! No przecież to jest jedyny polski król strzelców. Dobrze, zapisuję, że dobra odpowiedź. Ale to była ostatnia podpowiedź, dobrze? Okej. Pytanie dziesiąte. Robert Lewandowski został królem strzelców eliminacji do Euro 2016, w 2016 roku. Ile bramek wtedy strzelił? Możesz się pomylić o dwie. 10. 13, pomyliłeś się o 3, no nie mogę ci tego uznać. Aha. Cóż. Okej. Okay. Pytanie 11, kolejne z piłki nożnej. Ile rzutów karnych obronił Jerzy Dudek podczas finału Ligi Mistrzów w Stambule w 2005 roku? Pomidor. Okej, okay, to były 3 rzuty karne. Uznajemy odpowiedź. I ostatnie pytanie i szybciutko lecimy z powrotem do skoków narciarskich. Jaki przydomek nosił polski skoczek Marcin Bachleda? Guchar. Pomyśl. Bata, nie wiem. Nie, to był diabełek, popularny diabełek. Aha. Dobrze, szybciutko tutaj liczymy. Ale zmontuj to jakoś tak, żebym nie wyszedł na debila. Dobrze, i w montażu tego nie usunę, więc będzie wtedy ślawo, zobacz. Czekaj, jeszcze szybciutko liczę punkty. To był zamierzony cel. 2, 3, 4, 5 niepoprawnych odpowiedzi, więc jak szybko liczę, 7 poprawnych. Zdobyłeś, Marcinie, 7 punktów. Jest. Jestem lepszy od Łękowika. Tak, jesteś lepszy od Huberta. Od mojego Nemezis. Tak, od zawodnika, byłego zawodnika kolejarza Opole. Dobrze, moi kochani. Nie, oczywiście, no offense. No a offense. Mogę kogoś nominować? Ja nominuję twojego Nemezis, czyli Dachisza Stafińskiego.
Beko. Dobrze, moi kochani, to by było tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek Zakręconej Lufy z Rafim. Był dzisiaj z nami Marcin Okota, znany jako Dzika Karta. Dziękuję Ci, Marcinie. I zapraszam na mój kanał. Dokładnie, chciałem to właśnie teraz powiedzieć. Zapraszam na kanał Marcina na YouTube. Będzie ten kanał dodany oczywiście w opisie, będziecie mogli wejść, zobaczyć. Naprawdę polecam, bo warto, jest dużo żartów. Zresztą słyszeliście, jaką osobowością jest Marcin, także tam jest dużo takich fajnych i suchych żartów czasami. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Dosyć osobliwe dziennikarstwo. Tak, bardzo osobliwe, bardzo oryginalne, też trzeba tak nazwać. Marcinie, możesz nominować kogoś do następnego odcinka. No, powiedziałem Dariusza Ostafińskiego. Dobrze, no, Dariusz Ostafiński został nominowany do kolejnego odcinka. Brawo. Okej, to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Cześć.